Niebo stało się trochę zatłoczone, więc od południa następnego dnia Bóg wprowadził nową zasadę. Aby dostać się do nieba, musiałeś mieć naprawdę zły dzień przed śmiercią. Następnego dnia anioł stanął przy bramach nieba. Niecałe 5 sekund po południu pojawił się pierwszy duch. Strażnik pyta, jak minął twój dzień? Duch odpowiada, och, nie uwierzysz. Wróciłem z pracy do swojego mieszkania na 6. piętrze. Wszedłem do środka i zobaczyłem moją żonę w połowie nagą. Podejrzewając, że ma romans, zacząłem biegać po pokoju, rzucając meble na wszystkie strony i szukając faceta. W końcu się poddałem, spojrzałem na balkon i zobaczyłem go wiszącego na palcach. Bezczelny dziad. Byłem wściekły i zacząłem stawać na jego palcach. Spadł, ale zauważyłem, że nie umarł. Gorączkowo szukałem czegoś, co mógłbym w niego rzucić, a pierwszą rzeczą, którą zobaczyłem, była lodówka. Rzuciłem nią przez balustradę, a ona spadła idealnie na niego. Zacząłem się śmiać, tak bardzo, że umarłem, tak po prostu. Anioł śmieje się do siebie. Dobrze, myślę, że to był naprawdę zły dzień, możesz wejść. Wkrótce potem pojawia się drugi duch. Anioł znowu pyta, jak minął twój dzień przed śmiercią? O mój Boże, strasznie, po prostu okropnie. Ćwiczyłem w moim mieszkaniu na 7. piętrze, kiedy straciłem równowagę i spadłem z balkonu. Na szczęście udało mi się złapać za balkon poniżej mnie. Ale kiedy wreszcie poczułem ulgę, jakiś facet przyszedł i zaczął kopać mnie po palcach. Spadłem na ziemię, ale drzewo spowolniło mój upadek na tyle, że przeżyłem. Więc leżałem na ziemi w okropnym bólu, a ten szaleniec rzucił na mnie lodówkę. Zginąłem natychmiast. Anioł wybuchł śmiechem. Myślę, że polubię tę pracę. Dobrze, to był naprawdę zły dzień. Możesz iść. Gdy drugi facet przechodzi przez bramę nieba, pojawia się trzeci duch. Jak minął twój dzień przed śmiercią? Okej, wyobraź to sobie. Jestem nagi w lodówce.